Uwaga, uwaga naszego kolejnego specjalnego gościa, Edwarda Gramonta, Teatr Terminus Aquonova Sur, jeden z najdłużej działających w Polsce niezależnych teatrów. Edwardzie, proszę. Dzień dobry Państwu. Ja przyjechałem z miasta w ruinie. Kandydatka na premiera tak się przedstawiała w moim mieście, że cała Polska już pamięta Nową Sól z tej odsłony. Gdzie się pojawię, wszyscy mówią, witamy faceta, który mieszka w mieście w ruinie. No, ja mówię, świetnie. Wiecie, ja pomyślałem sobie tak, no, kandydatka jak kandydatka, nie? Może wygra, może nie wygra. Ale jak wygra, to sobie pomyślałem, ciekawe, co nas z tą ruiną zaraz zrobi, nie? Czy przyjedzie do tej Nowej Soli i wybuduje nam szklane domy, no, będzie mieć dobrobyt, no, bo jeżeli widziała, że jest tak źle, no to jako człowiek, który zarządza tym państwem i ma wpływ na to, jak to państwo ma wyglądać, to pomyślałem sobie, no to Nowa Sól będzie kwitnąć. No kwitnie dzięki Wadymowi Tiszkiewiczowi, prezydentowi miasta Nowej Soli, nie komukolwiek innemu. To miasto wygląda zupełnie inaczej. Przez 3 kadencje Wadyma Tiszkiewicza naprawdę przyjemnie mnie się tam mieszka. I fajnie się czuję, nikt mnie nie szykanuje. Robię taki odjazdowy teatr, że po prostu nie wszystkim jest po drodze. Dzisiaj Państwu chciałbym zrobić sobie tutaj plac większy, dobrze? Jakbyście Państwo mogli się cofnąć. Chciałbym Państwu pokazać przez 6 minut to, co wypowiem na końcu. Po co to pokazuję dzisiaj tutaj akurat w Zielonej Górze, w centrum. Prawda? No to do dzieła. Thank you.
chciałbym, żeby ten symbol się pojawił dzisiaj, 1 września, tutaj, na tej manifestacji. Mamy do tego prawo, bowiem w 1933 roku demokratycznie wybrany kanclerz Rzeszy Niemieckiej, mając pewnie później poparcie, nawet 99%, jestem pewien, wykorzystał symbol swastyki, symbol szczęścia, który funkcjonuje w filozofii hinduskiej. Kopnął go lekko, nie? O 45 stopni i z krzyża zrobił się Hakenkreuz, niektórzy znamy doskonale. I było to nieszczęście dla całej Europy, nie tylko dla naszego kraju, dla Niemców również. I pamiętajmy o tym, 99% poparcia, to nic nie znaczy. Nasze dzisiejsze notowania 36, 41 nie są żadną przepustką do tego, żeby mówić, że tylko ta strona ma rację. Pamiętajmy o tym, jak to było u sąsiadów. Czym to się skończyło dla Europy? Wielką katastrofą. To chciałbym powiedzieć, takie przesłanie z miasta w ruinie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Edward Galant i Tobias. Teatr Tobias Akpo wraz z udziałem naszych tutaj współdemonstrantów. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo proszę o zabranie głosu teraz naszego kolegi Jurka Nowaka.